3 miliony złotych. Tyle do wydania w budżecie obywatelskim mają Elblążanie. Do 7 edycji zgłoszono 112 wniosków. 33 dotyczące inicjatyw ogólnomiejskich i 18 dotyczących małych projektów, które, jak mówiłem, na które w każdym z okręgu było przeznaczone 50 tysięcy, a każdy nie mógł przekraczać kwoty 25 tysięcy złotych. Jest to budżet, który pozwala wielu środowiskom, wielu mieszkańcom wskazania swoich propozycji, przemyśleń, projektów do tego, żeby w następnym budżecie miasta te propozycje mogły być zrealizowane. Pod głosowanie poddano 70 zadań. W 2019 roku w ramach budżetu obywatelskiego wyremontowana będzie ulica Szarych Szeregów, alejki w parku Kajki oraz Traugutta. Powstanie boisko dla trampkarzy przy ulicy Lotniczej, a teren przy ulicy Królewieckiej 118 zostanie zagospodarowany. Każdy z tych projektów został wyceniony na około 480 tysięcy złotych. Wśród zgłoszonych inicjatyw ogólnomiejskich wygrał projekt zgłoszony przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 przy ulicy Polnej. Na terenie placówki powstanie integracyjno-sensoryczny plac zabaw. Koszt tej inwestycji to 600 tysięcy złotych. Kacper Lewalski jest nastolatkiem na medal. Młody Elblążanin zdobył złoto na dystansie 1000 metrów podczas Mistrzostw Polski Młodzików w lekkoatletyce. Kiedy wbiegałem na metę, wielkie zaskoczenie. Nie wiedziałem, co zrobić. Nie doszło jeszcze to do mnie tak. Ale z czasem obudziłem się na drugi dzień po Mistrzostwach Polski w domu. Patrzę na medal, jest. Zawodnik Truso Elbląg trenuje 6 dni w tygodniu. Treningi musi pogodzić z nauką w szkole. W przyszłości chciałby biegać na średnich dystansach i oczywiście cały czas szkolić swoją dynamikę. Jak najbardziej się rozwijać, aby zdrowie mi pozwoliło, to jest najważniejsze. Szkoła i dążyć dalej do celu. Najbliższy start 15-letniego zawodnika MKS Truso odbędzie się w lutym w Toruniu. Tam odbędą się Mistrzostwa Polski do lat 18. Komunikacja miejska 1 listopada będzie darmowa. Po mieście będzie jeździło 75 autobusów. Wszystko po to, by ułatwić mieszkańcom odwiedzanie grobów swoich bliskich. Robimy na parkingu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej pętlę, gdzie można będzie przyjechać i mamy taką zgodę od pana rektora, żeby wykorzystać ten parking. Można będzie zostawić swój samochód na parkingu i wsiąść i podjechać na cmentarz już autobusem, żeby tam nie tracić czasu, nie szukać miejsca do parkowania samochodów. Będzie kursowało 54 dodatkowe autobusy w komunikacji miejskiej w całym mieście. Najwięcej będzie na odcinku między parkingiem przy Wyższej Szkole Zawodowej na Grunwaldzkiej do Dębicy i tu jeszcze raz apeluję do mieszkańców, żeby z tego skorzystać. Komunikacja jest bezpłatna, parkingi na Grunwaldzkiej przy Wyższej Szkole Zawodowej też bezpłatne. To chyba będzie najlepszy wariant odwiedzenia naszych bliskich na cmentarzach. Warto skorzystać z komunikacji miejskiej, ponieważ podczas Wszystkich Świętych ulica Agrykola, a także ulica Łęczycka od Ronda w kierunku cmentarza Dębica będą nieprzejezdne.